W Pixarze robimy filmy ujęcie po ujęciu. Ujęcie tworzymy ustawiając postaci na planie i kadrując je w kamerze. Gdy zmienia się punkt widzenia kamery, mamy nowe ujęcie. Przeciętny film Pixara składa się z 1800 ujęć, czyli nowe ujęcie jest prawie co 3 sekundy. W animacji nie rzucamy się na oślep. Najpierw wymyślamy fabułę. W tym celu przygotowujemy animatik. To robocza wersja filmu złożona z kilkudziesięciu tysięcy rysunków. Nie tylko opowiada fabułę, dotyczy wielu innych spraw, na przykład kompozycji, ruchów kamery, gry, lokalizacji. Animatik to punkt wyjścia do prawdziwych ujęć w wirtualnym, trójwymiarowym świecie grafiki komputerowej. Matematyka jest podstawą wszystkich etapów tworzenia filmów w komputerze. Zobaczycie, że przekształcenia geometryczne służące do zmian pozycji, orientacji i wielkości obiektu odgrywają ważną rolę w tworzeniu ujęć. Gotów? Oczywiście. Chodźmy. Pracuję w dziale scenografii jako rekwizytorka. Plan często zaczyna się jako puste pomieszczenie. Mając animatyk i wytyczne z działu kreatywnego, wymyślam, jakie obiekty znajdą się w ujęciu. W tym etapie, zanim wejdą kamery, nie chodzi o to, by plan był ładny. Ma wspierać akcję. Zawieram w nim tylko elementy istotne dla ujęcia. Wybieram modele wirtualne. Pojawiają się w ośrodku planu. Rozmieszczam modele w pokoju, zmieniając ich wielkość i obracając je. Każda ze zmian modelu dokonuje się z użyciem przekształceń geometrycznych. Gdy skończę, wysyłam efekt do działu inscenizacji. W moim dziale inscenizacji i zdjęć wymyślamy, jak nakręcić film przez obiektyw wirtualnej kamery. Spójrzmy na ujęcie, nad którym pracujemy. O nie, uciekł nasz dinozaur. Ruch kamery umożliwia przekazanie emocji tak, by widzowie odebrali je podświadomie. Czy to ujęcia z ręki, czy z kamery na wózku lub dźwigu, czy postać przeżywa jakąś ważną chwilę, którą podkreślamy. W tym ujęciu kamera będzie podążać za akcją, za Bonnie idącą przez pokój. O nie, uciekł nasz dinozaur. Gdy ustawimy kamerę, ujęcie wraca do rekwizytorów. Wiedząc, jak wygląda plan w kamerze, mogę dopracować go w szczegółach. Dodam przedmioty, by plan był wiarygodny i pasował do fabuły. Czasami trzeba dodać wiele rzeczy w nieładzie, jak w pokoju nastolatka. Lub wypełnić skrzynki na półkach, by powstało przedszkole więzienie. A matematyka? Przekształcenia geometryczne stosujemy na każdym etapie. W tej lekcji użyjecie przekształceń geometrycznych. Korzystając z łatwego dodawania i trudnej trygonometrii, stworzycie ujęcie.